serdecznie chciałam na wstępie podziękować władzom oraz przedstawicielom wydziału za zaproszenie na galę absolwentów. Myślę, że to jest taka bardzo pozytywna uroczystość, gdzie następuje podsumowanie, drodzy absolwenci, waszych kilku lat studiowania. Także taka bardzo szczęśliwa chwila. Jednocześnie w tym dniu wracam myślami do chwili sprzed 6 lat, kiedy tak naprawdę sama opuszczałam mury tej uczelni i dokładnie w takiej uroczystości jak dzisiejsza brałam udział, co jest, myślę, takiego istotnego. W momencie miałam trochę mieszane uczucia, bo z jednej strony była taka wielka radość, takie gratulacje ze strony bliskich, ze strony przyjaciół. Jesteśmy tu z Wami dziś, aby świętować zakończenie tego etapu Waszego życia. I spójrzcie Państwo, jak wielkie jest to grono, które ten właśnie moment świętuje z Wami. Dear International Business Graduates, great to see you today. We are so proud of you. And I am very happy that you graduated from the University of Gdańsk, from the Faculty of Economics. Those business ideas you delivered with you to university a few years ago, and since that moment, since just having a diploma, you were taught a new life with the Vivat Academia in your heart. Pandemia pokazała, że jakby rozwój telemedycyny ułatwia jej funkcjonowanie ochrony zdrowia i jakby jest już jej elementem. Państwo prorektorzy i wszyscy pracownicy naszego uniwersytetu, zaproszeni goście oraz wy, drodzy koleżanki i koledzy, którzy zdobyliście tytuł magistra. Powiem szczerze, nie spodziewałam się, że będą tu takie emocje i nie spodziewałam się również, że ten czas tak szybko płynie. Jednak słowa piosenki upływa szybko życie w tym miejscu i w tym momencie spełniają się. Państwa bardzo serdecznie. Kiedy kilka dni temu pani Magdalena zadzwoniła do mnie z zapytaniem, czy powiem kilka słów na gali absolwentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, pomyślałam sobie, że wygrałam w kategorii wiekowej. Jak Państwo rozumiecie, spotkało się z moim umiarkowanym entuzjazmem. Całe szczęście w trakcie rozmowy okazało się, że byłam nominowana jeszcze w innych kategoriach, więc odetchnęłam swój. Dzisiaj to wy jesteście zwycięzcami. I nigdy nie zapomnijcie tego wieczoru. Chciałam wam z tego tytułu, wam i sobie, serdecznie, z całego serca pogratulować. Brawa dla was. As far as I'm going to go with Polish tonight, I'll be speaking in English. 2 years and I can finally say that we have made it. To say that these 2 years have been a long ride is an understatement. It was more like a marathon, with every exam passed, marking a milestone to the finish line.
So to my fellow class of 2022 and all other programs as well, let us go out into the world and seize every opportunity through the application of what we've learned in these past few years. With those concluding remarks, ladies and gentlemen, I thank you all. Dziękuję bardzo. Na programie Erasmus byłam pod koniec mojej tak naprawdę przygody na licencjacie, na studiach, więc to stosunki gospodarcze. I wówczas zdecydowałam się wybrać kierunek Rotterdam, ponieważ byłam na specjalności transport i handel zagraniczny. Wówczas zdecydowałam się właśnie na ścieżkę wyboru kierunku Rotterdam, dlatego że jest tam bardzo duży port morski, o którym zdecydowałam się pisać swoją pracę licencjacką. Więc tym bardziej było to dla mnie takie połączenie przyjemnego z pożytecznym. Podziękować w sumie sobie za to, że tutaj przyszłam, za to, że poznałam tutaj tak fajnych ludzi, z którymi do dzisiaj mam kontakt i bardzo dużo możliwości mi to dało, mam nadzieję. Przede wszystkim dobrze spędzony czas, dużo jakby możliwości później, dużo nauki i polecam każdemu to miejsce. Przede wszystkim tutaj świetna kadra wykładowców, szerokie możliwości, jeżeli chodzi o specjalność, o wybór specjalności, o wybór przedmiotów. Ponadto to, co mi się daje Wydział Ekonomiczny, to możliwość pogodzenia studiów z pracą. Tak, na pewno warto iść na studia, warto studiować. Jak najbardziej polecam swój wydział, swój kierunek oczywiście też, którym są międzynarodowe stosunki gospodarcze. Tu się rozwinąłem, ponieważ jest tu taka wariancja wyboru, jeżeli chodzi o specjalizację czy nawet znalezienie pracy. Oprócz studiowania na Wydziale Ekonomicznym można przede wszystkim zapisać się, dołączyć do jakiegoś koła naukowego. Ja dołączyłam do Studenckiego Klubu Biznesu na pierwszym roku studiów licencjackich. Byłam wtedy przerażona, nie wiedziałam, co to jest w ogóle koło naukowe. Myślałam, że to się wiąże z jakimś, nie wiem, rozwiązywaniem zadań z matmy. A okazało się, że to jest organizowanie różnych wydarzeń, akcji charytatywnych i w ogóle poznaje się multum osób, multum przedsiębiorców. I to naprawdę otworzyło mi oczy, że studiowanie nie jest wcale takie nudne, że można robić wiele ciekawych aktywności. Podsumowując, jest to świetny start. Jest to świetny start dla każdego, kto chce zacząć i swój biznes, jak i również pracę w różnych branżach, w różnych przedsiębiorstwach. Czas szybko leci, trzeba korzystać ze wszystkiego, ile się da i dawać siebie jak najwięcej. Szanowni absolwenci Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, zakończyliście swoje studia, to znaczy zakończenie pewnego etapu, ale chciałem wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. To nie koniec nauki. Dalej będziecie się uczyć i wybierzcie ścieżkę nauki, bo to są czasy, gdzie trzeba ciągle zdobywać nową wiedzę. Życzę wam jak największego rozwoju, jak największej satysfakcji w dalszej ścieżce rozwoju. Ja ze swojej strony chciałabym wam dodać nieco otuchy. Pamiętajcie, że skończyliście naprawdę wspaniały wydział, który wiele oferuje, który dobrze was przygotował na rynek pracy.
także wszystko jest dopiero przed Wami. No i życzę Wam serdecznie, żebyście znaleźli pracę marzeń, żebyście się nie poddawali w jej szukaniu, żeby to była naprawdę ta wymarzona Wasza praca, żebyście też pracowali z pasją, bo jeżeli będziecie robili to, co lubicie, to będziecie mieć taki wewnętrzny spokój i przekonanie, że jesteście we właściwym miejscu na Waszej ścieżce zawodowej. Chciałabym Wam też życzyć tego, żebyście zawsze umieli znaleźć balans pomiędzy pracą i życiem prywatnym, żebyście spełniali Wasze pozazawodowe pasje, spełniali marzenia, no i przede wszystkim, żebyście byli bardzo szczęśliwymi i spełnionymi ludźmi. Także trzymam za Was mocno kciuki i życzę Wam powodzenia.